i że wszystko, co dostaje. Monako to zaraz po Watykanie najmniejsze państwo świata. Usytuowane w najbardziej ekskluzywnej części lazurowego wybrzeża. Znanego z bajecznych plaż, kasyn, drogich restauracji i sklepów. Formuły 1, a także Grace Kelly. Hollywoodzkiej gwiazdy, która w latach 50. została jego księżną. Monako to obecnie synonim luksusu i pieniędzy. Miejsce, do którego ściągają sławy. Bogacze, sportowcy i biznesmeni, chcący uniknąć płacenia zbyt wysokich podatków. Aż trudno sobie wyobrazić, by w takim miejscu mogła wydarzyć się jakaś tragedia. A jednak. Helen urodziła się w 1937 roku, właśnie w Monako, gdzie przyszło jej prowadzić bajkowe życie. Wychowała się bowiem we wpływowej i zamożnej rodzinie deweloperów, których do dziś określa się mianem tzw. drugiej dynastii Monako, zaraz po panujących Grimaldich. Imperium, którego była dziedziczką i które nadawało jej tytuł najbogatszej kobiety w kraju, zbudował przed laty jej przedsiębiorczy dziadek, Jean Battista. Mężczyzna wywodził się z Włoch, z górskiego, położonego nieopodal morza miasteczka Pinia w Ligurii, w części zwanej Buggio. Nie dane mu było jednak przeżyć w tym malowniczym miejscu zbyt wielu pięknych chwil. W wieku zaledwie kilku lat został przez swoich rodziców porzucony, co sprawiło, że musiał szybko dorosnąć i nauczyć się radzić sobie sam. I najwyraźniej szło mu to całkiem sprawnie, bo już jako 13-latek miał w ręku niezły fach. Dzięki sumienności i pracowitości zdobył doświadczenie z zakresu górnictwa i kamieniarstwa, a to pozwoliło mu na dojrzałe i świadome pokierowanie swoją karierą. W 1880 roku, jako młody jeszcze chłopak, wyjechał do Monte Carlo w Monako, a tam zatrudnił się jako pomocnik przy wznoszeniu kościoła pod wezwaniem świętego Karola. Dał się poznać jako dobry kamieniarz, dlatego nie narzekał na brak zleceń także później. Monako w tamtym czasie przechodziło swoisty rozkwit. Powstawały nowe zabudowania i nowoczesna infrastruktura, a to nie uszło uwadze pomysłowego Włocha. Szybko zdał sobie sprawę, że zapotrzebowanie na ekipy budowlane do prac publicznych jest dość znaczne, a on ma chęci, doświadczenie i trochę odłożonych pieniędzy, które może zainwestować. W 1920 roku założył firmę JB Pastor & Fils, a ta szybko zaskarbiła sobie szacunek w branży. Jean Battista już wkrótce wygrał przetarg na budowę krajowego systemu wodociągów. W 1936 roku sam król Monako zlecił mu postawienie pierwszego w kraju stadionu piłkarskiego, a zaraz potem otrzymał zlecenie na budowę podziemnej linii kolejowej na terenie nadbrzeżnej dzielnicy Larvotto. A to sprawiło, że zaczął zarabiać naprawdę duże pieniądze. Mimo że interes rozwijał się bardzo prężnie, kreatywny Włoch ani myślał zamykać się w jednej dziedzinie. Część zarobionych pieniędzy zainwestował we względnie tanią działkę w rejonie dzielnicy Larvotto niedaleko kasyna, gdzie pracował. Co prawda na wschód od tego miejsca nie było wówczas zupełnie nic, ale czuł, że w przyszłości może na niej zarobić. I przeczucia go nie myliły, ale o tym miał przekonać się dopiero jego syn, który przyszedł na świat w 1910 roku. Gildo od małego przyglądał się rozwojowi rodzinnej fortuny z wypiekami na twarzy. Widział przecież cały ten proces. Był świadkiem tego, jak jego ojciec zaczynał. Jak z prostego kamieniarza, który łapie się każdej fuchy, powoli staje się rozchwytywanym przedsiębiorcą, którego zatrudnia się do najważniejszych prac w kraju. Nic więc dziwnego, że gdy dorósł, chciał być jak tata i pójść w jego ślady. Skończył szkołę robót publicznych, a gdy ojciec zmarł, przejął jego interes. Stał się biznesmenem i odnoszącym sukcesy deweloperem, który w latach 50. wpadł na genialny pomysł,
by ziemię zakupioną przed kilkoma laty przez ojca przeznaczyć pod budowę luksusowych osiedli. W końcu gdzie jak nie tu, w podatkowym raju, mieliby się osiedlać najbogatsi? Gdzie jak nie tu mieliby zakładać firmy, wynajmować lokale? W 1966 roku po długich staraniach otrzymał pozwolenie na postawienie wieżowców wzdłuż wybrzeża. I tak się zaczęło. Efekt przeszedł jego najśmielsze oczekiwania, bo mieszkania, które oferował pod wynajem bogaczom, schodziły jak świeże bułeczki, a luksusowe hotele ściągały turystów. Kupka z gotówką rosła z każdym rokiem, bo Gildo kurczowo trzymał się zasady, którą za życia wciąż powtarzał mu jego ojciec. Nie sprzedawać, tylko wynajmować. Z czasem mężczyzna dodał do niej jeszcze jeden człon. Dokupować nowe. W ciągu kolejnych lat stał się właścicielem aż 15% wszystkich nieruchomości Monako, a wartość jego majątku wyceniono na 20 miliardów euro. W międzyczasie Gildo wziął ślub i doczekał się trójki dzieci. Helen, jej brata bliźniaka Wiktora i 7 lat młodszego Michela. Helen, podobnie jak wcześniej jej ojciec, już będąc małym szkrabem, uczestniczyła w życiu rodzinnej firmy. Siedząc w pokoju z dorosłymi, chcąc nie chcąc, słyszała rozmowy o interesach, pieniądzach i inwestycjach. Szybko odkryła, że i ona nie jest w ciemię bita i ma głowę do biznesu. Co prawda nigdy nie zdecydowała się zasiąść w zarządzie żadnej z rodzinnych firm, bo tym zajmowali się jej bracia. Wiktor przejął JB Pastor & Fils, zajmując się gałęzią robót publicznych, a Michel działkę deweloperską z Center i Mobiler Pastor. Helen znalazła jednak idealny dla siebie sposób na to, by i ona mogła pomnażać ojcowski budżet. Skupiła się na wynajmowaniu prestiżowych posiadłości, które otrzymała od ojca. Znajdowały się one w najlepszych i najbardziej ekskluzywnych rejonach Monako, wzdłuż alei Princess Grace i Grande Brytanie, co skutecznie podnosiło ich wartość. Helen kazała sobie za nie płacić nawet 12,5 tysiąca funtów miesięcznie. Po śmierci ojca w 1990 roku stała się posiadaczką 1/3 jego majątku, a to uczyniło z niej najbogatszą kobietę w Monako. Helen była pracoholiczką. Pracowała dniami i nocami. Własnoręcznie sprawdzała umowy z najemcami. Sama rozwiązywała problemy. Skrupulatnie sprawdzała stan mieszkań. Wynajmowała ekipy remontowe. A kiedy zaszła taka potrzeba, samodzielnie wzywała komorników. Zarobione pieniądze inwestowała w coraz to nowe nieruchomości. Była w tym agresywna i niesamowicie skuteczna. Choć dokładna liczba wszystkich oferowanych przez nią lokali pod wynajem nigdy nie została podana do wiadomości publicznej, to szacuje się, że w rękach tej kobiety znajdowało się w sumie około 1200 luksusowych apartamentów. Mimo ogromnego majątku, Helen nie lubiła błyszczeć. Choć przyjaźniła się z samymi członkami rodziny królewskiej, przez co miejscowi nadali jej dumny tytuł wiceksiężnej Monako, wcale nie chodziła dumna. Nie obracała się w towarzystwie znanych osób. Nie pojawiała się na wielkich galach i unikała fleszy. Zamiast tego wybierała samotne, długie spacery ze swoim psem imieniem Belle, na które pod żadnym pozorem nie pozwalała chodzić za sobą swojemu ochroniarzowi. Choć była najbogatszą kobietą w księstwie, nie szczyciła się tym. Chroniła swój dom i swoją rodzinę przed wścibskimi oczami gapiów. Nigdy nie rozmawiała o pieniądzach. Nikt nie wiedział, ile zarabia i ile warta jest jej firma, która zatrudniała około 80 pracowników. Poza tym cechowała ją wielka ostrożność. Nie ufała ludziom. Gdy wychodziła z domu, zamykała go na wszystkie spusty, a wszystkie kosztowności trzymała w sejfach. Była niezwykle mądra, taktowna i dyskretna, mówili ci, co ją znali. A ona nie zamierzała nikogo wyprowadzać z błędu. Helen istotnie była wielką damą. Nie tylko z racji nieoficjalnego tytułu i statusu społecznego. Była damą każdego dnia i każdej nocy. Nosiła się elegancko. Zawsze miała na sobie świetnie skrojoną garsonkę od Chanel. W ręku trzymała nieziemsko drogą torebkę od Hermes. Pachniała drogimi perfumami i odznaczała się nienagannymi manierami.
W kontaktach towarzyskich zwykle zachowywała iście królewski dystans. Była dyplomatyczna i powściągliwa. Nie mówiła za dużo. Raczej to innym pozwalała wygłaszać swoje poglądy. Ale gdy już postanowiła wtrącić swoje 3 grosze, zawsze robiła to z taktem i klasą. Nigdy nikogo nie oceniała i nie patrzyła nieprzychylnym okiem. Helen, mimo dość surowej i szorstkiej, na pierwszy rzut oka natury, w istocie była uczuciowa i sentymentalna. Jej biuro dekorowały zdjęcia członków rodziny, zwłaszcza ojca, którego bardzo kochała i strasznie za nim tęskniła. Nic więc dziwnego, że i ona nie ustrzegła się przed miłością. Pierwszy raz strzała amora dopadła ją w wieku zaledwie 18 lat. Zakochała się w Polaku, chłopaku, który przyjechał do Monako, by pracować za barem. Wiedziała, że ich miłość jest zakazana, że ojciec nigdy nie wyrazi na nią zgody. I miała rację, bo gdy tylko wspomniała rodzicom o miłości do Polaka, ojciec stanowczo zabronił jej się z nim spotykać. Powiedział, że to nie jest partia dla niej i ma wyjść za kogoś na poziomie. Uczucie, które połączyło Helen i barmana, było jednak na tyle gorące i silne, że dziewczyna pierwszy raz w swoim krótkim życiu zapragnęła przeciwstawić się ukochanemu ojcu. Dlatego uciekła. Wyszła za mąż i zaszła w ciążę. A jej córka Sylwia przyszła na świat w 1961 roku. Przez cały ten czas Helen nie kontaktowała się z rodziną. Ci jednak dowiedzieli się, gdzie przebywa, i zaczęli nalegać na jej powrót. Dziewczyna długo opierała się na mowom ojca. Mówiła, że jest zakochana, że dobrze jej się układa, że jest szczęśliwa. Ale ostatecznie dała za wygraną. Wzięła rozwód, córkę pod pachę i wróciła do domu. Nie wiadomo, co było tego bezpośrednią przyczyną. Na mowy ojca. Czy może po prostu jej uczucie do chłopaka wygasło? Drugi raz zakochała się już kilka lat później. Znany dentysta, który pełnił w księstwie funkcję honorowego konsula Rosji, był znacznie lepszą partią niż polski barman. W 1967 roku przyszedł na świat ich syn Gildo, którego kobieta nazwała imieniem ojca. Choć była z mężem szczęśliwa, w pewnym momencie swojego życia postanowiła, że chce być sama, że chce trzymać rodzinną fortunę przy sobie i przy swoich dzieciach. Dlatego wzięła rozwód, drugi i zarazem ostatni. Helen była ze swoich pociech bardzo dumna. Gildo ukończył prawo we Francji, ekonomię we Włoszech, budownictwo w Stanach Zjednoczonych. A następnie, gdy zdobył już wszystkie te tytuły, zaangażował się w działalność rodzinnej firmy. W 2001 roku zakupił Venturi, monakijską markę produkującą sportowe, luksusowe samochody. Ożenił się i doczekał dzieci. Sylwia również przyniosła matce chlubę. Co prawda nie zdobyła tak imponującego wykształcenia jak jej brat, ale ciężko pracowała w firmie matki Sam Helen, gdzie za pensję w wysokości 8 tysięcy euro pomagała jej prowadzić rodzinny biznes. Nie były to jednak jedyne pieniądze, które otrzymywała od matki, bo jej i jej bratu Helen dawała solidne kieszonkowe w wysokości aż 500 tysięcy euro miesięcznie. Sylwia w bardzo młodym wieku wyszła za mąż i doczekała się dziecka, ale jej związek nie przetrwał i szybko się rozwiodła. Zdała sobie bowiem sprawę, że małżeństwo jest dla majątku jej rodziny bardzo niebezpieczne. Nie chciała, by trafił do kogoś innego niż ona sama i jej dzieci, i został lekkomyślnie roztrwoniony. Z tego powodu, mimo że w niedługim czasie ponownie się zakochała i jeszcze raz zaszła w ciążę, już nigdy więcej nie powiedziała tak. Wojciecha poznała na pewnej letniej charytatywnej imprezie w 1986 roku i niemal od razu się w nim zakochała. Mężczyzna zaczepił ją przy barze, mówiąc, że jest Polakiem, a to zafascynowało Sylwię. Od zawsze chciała wiedzieć na temat kraju swojego pochodzenia jak najwięcej, ale jak dotąd nie miała okazji, by z kimkolwiek o tym porozmawiać. Wojciech był poza tym wysoki, postawny, przystojny i czarujący. Chwalił się, że prowadzi bardzo dochodowe biznesy, a gdy mu się przedstawiła, zaznaczył, że nie miał pojęcia o tym, że pochodzi z tak znanej i bogatej rodziny.
pochodził z Warszawy. Jego rodzice byli z wykształcenia chemikami, a on po ukończeniu studiów w stolicy w latach 70. wyjechałby kształcić się dalej. Wybrał ekonomię na Uniwersytecie w Cambridge. Aby zarobić na utrzymanie, pracował w nieruchomościach w londyńskim Grand Metropolitan Place, a także dorabiał sobie jako krupier. Dzięki zdobytemu doświadczeniu znalazł pracę w SBM Monaco, firmie będącej właścicielem najsłynniejszych kompleksów rozrywkowych w księstwie, obejmujących kasyna, bary, kluby nocne, restauracje, hotele, spa, pola golfowe, a nawet operę. Wojciech okazał się być bardzo kulturalnym człowiekiem, znanym ze swoich świetnych manier, nienagannego wyglądu, głębokiej religijności i wielkiego serca. Przez długie lata wielokrotnie zabiegał o małżeństwo z Sylwią. Kilka razy przed nią klękał, publicznie prosił, a doprowadzony do ostateczności, nawet szantażował, mówiąc, że jeśli nie wezmą ślubu, to od niej odejdzie. Ale Sylwia była nieugięta i stale mówiła nie. Mimo wszystko byli razem przez 28 lat. Sylwia kochała swojego narzeczonego całym sercem. Ufała mu. Doceniała coraz to nowe pomysły na biznes. Ceniła go za dobre serce i filantropię. I nie chciała go ranić. Ale majątek matki i jej przodków był dla niej świętością. Dlatego nie mogła ryzykować. Jej postawa z pewnością podobała się Helen. 6 maja 2014 roku. Tego dnia 77-letnia miliarderka wyszła ze swojego domu usytuowanego na szczycie wieżowca Trocadero wcześnie rano, bo jak zwykle miała ręce pełne roboty. Najpierw udała się do swojego biura, by trochę popracować, sprawdzić umowy, wysłać robotników, by dokonali drobnych napraw w kilku apartamentach, a potem wybrała się ze swoją 53-letnią córką Sylwią na obiad. Helen zaproponowała jej wtedy, by razem z nią pojechała odwiedzić brata, który leżał w szpitalu w Nicei, gdzie dochodził do siebie po ataku serca, który przeszedł 4 miesiące wcześniej. Ale Sylwia odmówiła. Powiedziała, że Wojciech, jej narzeczony, wyjechał właśnie w podróż służbową do Polski i prosił ją, aby tego dnia została w domu z ich córką, która przygotowuje się właśnie do matury i potrzebuje duchowego wsparcia. Helen nie naciskała. Gdy skończyła jeść, zadzwoniła do służącego jej od 15 lat szofera, 64-letniego Mohameda, który w wolnych chwilach pełnił rolę także jej kucharza, lokaja i powiernika. Poprosiła, by przygotował wóz i wziął ze sobą Bel. Dotarli na miejsce o 16:45. Helen spędziła z synem jakieś 2 godziny, może trochę dłużej, zapewniając go przez cały ten czas, że wszystko będzie dobrze i że już niedługo stanie na nogi. Afazja minie i znów będą mogli porozmawiać jak dawniej. Po czym postanowiła wrócić do domu, by trochę odpocząć. Podniosła się więc z krzesła przy szpitalnym łóżku, pocałowała syna na pożegnanie i udała się do wyjścia. Było krótko po 19:00. Kierowca w czarnej Lancii Voyager już czekał na parkingu pod wejściem. Wysiadł z auta i swoim starym zwyczajem otworzył jej drzwi. A ona skorzystała z tego uprzejmego gestu. Usadowiła się wygodnie na przednim siedzeniu pasażera, a jej pies Bel rozłożył się z tyłu. Właśnie wtedy kątem oka dostrzegła uzbrojonego mężczyznę, który nagle wybiegł za balustrady i niebezpiecznie się do nich zbliżał. Nie minęła sekunda, gdy rozległ się huk, a kule trafiły w auto. Nie mieli żadnych szans. Gdy świadkowie zdołali zorientować się, co zaszło, sprawca już uciekł. Korzystając z zamieszania, podbiegł do czekającego na niego na chodniku kompana, a potem zniknął. Na miejscu dosłownie w mgnieniu oka zjawiła się policja, a w ślad za nią karetka, która rzuciła się na pomoc poszkodowanym. Najlepsi lekarze w kraju przez kolejne dni walczyli o życie sławnej dziedziczki i jej kierowcy. Mimo starań, Mohamed odszedł już po 4 dniach, a Helen wciąż pozostawała w śpiączce. Policja w tym czasie sprawdzała dowody, przesłuchiwała świadków, ale wszystko działo się tak szybko, że przechodnie nie potrafili dokładnie opisać sprawców.
Mówili tylko, że wyglądali na jakieś 25-35 lat. Mieli ciemną skórę, a to bynajmniej nie ułatwiało pracy śledczym. Wszystko przypominało jakąś straszną scenę z gangsterskiego filmu. Zamaskowany mężczyzna czeka na swój cel pod szpitalem, a gdy ten go opuszcza, przystępuje do działania i znika. Tylko, że zamiast bandziora ze złotem na szyi i jego umięśnionej obstawy, jest staruszka i jej wątłej postury kierowca, a na tylnym siedzeniu pies, niemy świadek. To wszystko nie kleiło się kupy. W Monako przestępstwa tego kalibru nie zdarzają się często. Można zaryzykować stwierdzeniem, że takie w biały dzień, w miejscu publicznym na oczach świadków, właściwie nie zdarzają się nigdy. To bezpieczne miejsce. Opcja, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, a sprawca się pomylił, raczej nie wchodziła w grę. Helen była osobą znaną, rozpoznawalną. Z pewnością trudno było pomylić ją z kimś innym. Znacznie bardziej prawdopodobnym scenariuszem był więc dla policji ten, w którym doszło do jakiejś zemsty, wyrównania starych rachunków. Być może Helen zrobiła coś komuś w przeszłości. Być może ktoś stracił przez nią pieniądze, pracę, mieszkanie. Może kogoś wyeksmitowano. W tej teorii tkwił jednak pewien szkopuł. Zgodnie z tym, co mówili o niej bliscy, kobieta owszem, bywała zimna i zdarzało jej się nawet od czasu do czasu zbyt surowo kogoś w pracy ocenić. Powiedzieć coś złośliwego lub nieprzyjemnego, ale pod tą twardą skorupą była dobra i nikogo umyślnie by nie skrzywdziła. Moja mama nie miała wrogów. Nie wiem, kto mógłby chcieć się na niej zemścić, mówiła jej córka. To była najlepsza teściowa pod słońcem, bardzo hojna, mówił jej przyszły zięć. Sprawa z każdą godziną robiła się coraz bardziej zagmatwana. Śledczy zachodzili w głowę nad tym, jaki mógł być motyw. Zastanawiali się, czym ta miła staruszka mogła wydać na siebie wyrok. W końcu była znana, ceniona i powszechnie lubiana. Nie miała wrogów, nie udzielała się politycznie, rzadko występowała w mediach. Miała jednak coś, co mogło być solą w oku. Coś, co z całą pewnością mogło się nie podobać. Lub przeciwnie, podobać się za bardzo. I Helen zdawała sobie z tego sprawę. Bała się otrucia, zeznał prywatny detektyw, który kiedyś dla niej pracował. Obawiała się, że majątek zostanie w przyszłości roztrwoniony. Jako ostatnia żyjąca spadkobierczyni majątku, bo jej bracia odeszli kolejno w 2002 i lutym 2014 roku, Helen trzymała w swoich rękach blisko 4000 z 20 tysięcy nieruchomości Monako. Zgodnie z zasadą ojca zakupionych posiadłości nigdy nie sprzedawała. Zamiast tego stale inwestowała w nowe, co sprawiało, że jej fortuna cały czas rosła i mogła nęcić. Po Monako krążyły wówczas plotki, że walkę o wpływy na lokalnym rynku nieruchomości rozpoczęła mafia. I to nie jakaś byle jaka, bo ta najstraszniejsza, włoska i rosyjska. Podejrzenia te podsycał fakt, że wśród przyjaciół Helen mówiło się, że od jakiegoś czasu do niej albo do jej syna Gildo przychodziły dziwne listy. Chłopak oprócz pracy w nieruchomościach matki był przecież właścicielem Venturi. Nawiązał współpracę z Leonardo DiCaprio. Angażował się w Formułę 1. Podejrzewano, że może narobił sobie przez to długów. Ktoś może go szantażować, żądać haraczu. Gdy wydawało się, że sprawa stoi w miejscu, bo nikt nie potrafił potwierdzić tych plotek, detektywi otrzymali zaskakujący telefon ze szpitala. Telefon, który mógł całkowicie odmienić bieg śledztwa. Helen wybudziła się ze śpiączki i może zeznawać. Policjanci dotarli na miejsce z prędkością światła. Wiedzieli, że muszą działać szybko, bo stan kobiety jest niestabilny i z każdą sekundą może ulec pogorszeniu. Do pokoju Helen zapukała młoda policjantka i zaczęła rozmowę. Naprawdę nie wiem, kto mógł mi to zrobić. Nie przypominam sobie nikogo, kto mógłby żywić do mnie żal. Pamiętam, że to był czarnoskóry mężczyzna, powiedziała Helen, co chwilę walcząc z atakiem kaszlu. Boję się, wychrypiała ostatkiem sił. Chcę cię jeszcze raz zobaczyć, bo mam dużo do powiedzenia.
Muszę tylko poczekać na zgodę lekarza. Kilka godzin później zapadła w śpiączkę, a 5 dni później, 21 maja, odeszła. Policja znów wróciła do punktu wyjścia. Po dokładnym sprawdzeniu tematu długów i mafii, okazało się, że podejrzenia te są błędne i prowadzą donikąd. Gildo nie miał żadnych problemów finansowych. Helen nie prowadziła nielegalnych interesów. Żadna mafia nie była zainteresowana jej nieruchomościami. Detektywi zdali sobie wtedy sprawę, że za wszystkim musi stać ktoś inny. Być może ktoś bardzo kobiecie bliski. W tym czasie grupa policjantów sprawdzała już miejski monitoring. Zaczęła od tego w okolicy szpitala. A gdy już zlokalizowała podejrzanych mężczyzn, miasto po mieście, wieś po wsi, podążała za uciekinierami. Po kilku dniach żmudnego sprawdzania każdej miejscowości, detektywi dotarli na stację kolejową w Marsylii. Sprawcy wsiedli tam w pociąg do Nicei. W sklepie z telefonami komórkowymi zakupili 2 aparaty, a następnie udali się do pewnego hoteliku, gdzie płacąc 90 euro za noc, spędzili kilka godzin. Żeby dostać się pod szpital, zamówili taksówkę. Tym samym środkiem transportu, za który zapłacili 500 euro, jeszcze tej samej nocy wrócili z powrotem do Marsylii. Pracownicy ośrodka, powiadomieni o rychłych odwiedzinach policji, zostawili pokój w takim stanie, w jakim opuścili go niedawni lokatorzy. A to okazało się być kluczowe. Wysłani na miejsce funkcjonariusze policji skrupulatnie sprawdzili pomieszczenie i pobrali próbki DNA z różnych hotelowych przedmiotów, w tym z pozostawionego pod prysznicem żelu do mycia ciała. I tym sposobem doszli do jego właścicieli. Pochodzący z afrykańskich Komorów, mężczyźni o imionach Samin i Al-Hair byli wielokrotnie notowani, ale nie mieli powiązań z mafią. Byli raczej amatorami, działali bezmyślnie, nie zakrywali twarzy. Dawali się uchwycić kamerom na każdym kroku. Na miejsce zdarzenia przyjechali taksówką. Zostawili w hotelu karty SIM, z których korzystali. Tak więc policja miała ich na tacy. Jak nie trudno się domyślić, nie od początku chcieli mówić. Przez dłuższy czas milczeli, powtarzając tylko od czasu do czasu, że nie mają pojęcia, dlaczego ich zatrzymano. Że żaden z nich nie miał ze sprawą nic wspólnego. Nie działali razem. Ale historia ich połączeń telefonicznych mówiła co innego. W ciągu ostatnich tygodni kontaktowali się z niejakim Pascalem blisko 3,5 tysiąca razy, a to musiało coś znaczyć. Byłem jego trenerem fitness, powiedział 46-letni Pascal, gdy policja już do niego dotarła i oświadczyła, że wie, że był w stałym kontakcie z jednym ze swoich klientów. Że chwilę przed 6 maja i zaraz po nim te kontakty się wzmogły. A w jego mieszkaniu znaleźli 24 tysiące euro niewiadomego pochodzenia. Wojtek perfidnie mnie oszukał, mówił Pascal. Mówił, że jego teściowa jest potworem, że jest złem wcielonym, że pastwi się nad Sylwią. Stale oskarża ją o jakieś znikające pieniądze. Dzwoni do niej z pretensjami kilka razy dziennie, a o nim mówiła, że jest oszustem. Przykleił się do garnuszka z pieniędzmi Sylwii i nie chce puścić. Dzięki swoim detektywom ponoć odkryła, że wcale nie skończył Cambridge. Że jego interesy nie przynoszą zysków, a same straty. Mówił, że stale mu dogryzała. Że biega za bogaczami z Monako jak szalony. Zaprasza ich na te charytatywne bale, a sam nie ma grosza przy duszy. Że go odrzuca. Nie chce go w swojej rodzinie. I to przez nią i te jej głupie zasady jest wiecznym narzeczonym. Bez szans na tytuł męża. Wojtek chyba wiedział, że mój szwagier zna ludzi z półświatka. Dawał mi prezenty, samochód, wakacje. Wspomniał też coś o mieszkaniu. W końcu przelał mi 140 tysięcy euro. W ratach, rzecz jasna, żeby nie było żadnych podejrzeń. Miałem wszystko zorganizować. Zwerbowałem do pracy Samina i Al-Haira. Obiecałem im 100 tysięcy. Mieli zainscenizować rabunek. Zabrać jej torebkę czy coś. Człowiekiem, o którym mówił Pascal, był Wojciech, partner Sylwii. Gdy przyjechał do Monako, miał 26 lat. Wtedy też poznał Sylwię, córkę najbogatszej kobiety w księstwie. Zakochał się w niej na zabój i ona chyba w nim też, bo zostali parą.
i choć nigdy nie wzięli ślubu, byli razem przez blisko 3 dekady. Doczekali się córki, a Wojciech stał się nieformalnym członkiem poważanej rodziny Pastor. Koneksje rodzinne jego zamożnej partnerki bynajmniej nie utrudniały mu życia w księstwie. Nie dość, że jego partnerka otrzymywała od matki 500 tysięcy euro miesięcznie na swoje wydatki, to dzięki niej zawarł w Monako wiele korzystnych znajomości. W 2007 roku został honorowym konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Monako. Przez lata pełnił rolę koordynatora w kontaktach gospodarczych między Polską a Monako, a w 2010 roku został przez prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego odznaczony Orderem Zasługi za wieloletnią działalność charytatywną na rzecz dzieci, wyzyskiwanych robotników, kobiet i autystów. Wojciech pełnił więc zaszczytną, cenioną funkcję państwową. Miał powszechny szacunek, pieniądze i miłość, bo jego żona mimo upływu lat wciąż była w nim szaleńczo zakochana. Wspierała go i stale chwaliła jego osiągnięcia. Problem w tym, że w pewnym momencie najwyraźniej to wszystko przestało mu wystarczać. Gdy 23 czerwca 2014 roku policja wezwała go na komisariat, nie przeczuwał, że mogą coś na niego mieć. To tylko rutynowe przesłuchanie, pocieszał Sylwię, która również takie wezwanie dostała. Nie wiedział jeszcze, jak bardzo się mylił. Od początku mówił o teściowej źle, że miała problemy z głową, że szaleńczo kochała władzę, że nastawiała przeciwko sobie swoje dzieci, że źle traktowała pracowników, ale miała jedną słabość. Dla niego zawsze była miła, bo najwyraźniej przypominał jej byłego męża, też Polaka. Ceniła to, że był pracowity, że miał wielkie serce, walczył z globalnym zanieczyszczeniem, uszczęśliwiał Sylwię. Policja, nie mogąc już dłużej tego słuchać, szybko przerwała te wywody, informując go o zeznaniach jego trenera, który do wszystkiego się przyznał. To niedorzeczne, przekonywał. Pascal to bajkopisarz. Myślę, że on to zrobił, a teraz chce mnie wrobić. Od dawna wmawiał Sylwii, że jej rodzina jest w niebezpieczeństwie, a najwyraźniej ta akcja miała ją przestraszyć. Ja jestem uczciwym człowiekiem. Nie mam z tym nic wspólnego. Nic bym przecież na tym nie zyskał. Sylwia to co innego. Dziedziczy po matce. Ale mi się nic z tej fortuny nie należy. Nie jesteśmy po ślubie. Policja jednak ani myślała wierzyć w jego tłumaczenia. Czuła, że nie mówi całej prawdy. Na twoim koncie bankowym pojawiły się dziwne transakcje na duże sumy. Wyjaśnisz nam, czego dotyczyły? Zapytał pewnego dnia policjant. A Wojciech, który siedział już w areszcie od jakiegoś czasu, niespodziewanie zmienił wersję wydarzeń. Sylwia miała raka. Zdiagnozowano ją 2 lata temu. Czułem, że zachorowała przez Helen, powiedział. Matka wywierała na niej taką presję, była dla niej taka surowa. Nie mogłem jej tego wybaczyć, bo gdyby Sylwii zabrakło, to Helen przestałaby cię finansować, wtrąciła policjantka. Sylwia nigdy cię nie prosiła o faktury, więc ciągnąłeś z niej ile wlezie. A ty miałeś długi, zdaje się na 9 milionów euro. Jakby odziedziczyła spadek, mógłbyś go łatwo spłacić. Zleciłeś to, tak czy nie? Tak, proszę pani, powiedział cicho, wycierając pot z czoła. Zapytałem Pascala, czy pomoże mi załatwić problem z teściową. Ale zrobiłem to z miłości, nie dla pieniędzy. Jest takie przysłowie, okazja czyni złodzieja. A Pascal był właśnie taką okazją. Potem miałem wyrzuty sumienia. Nie chciałem wiedzieć nic na temat tego, jak i kiedy to zrobił, przekonywał. Był ubrany w szary dres, nie miał ułożonych włosów i w niczym nie przypominał siebie sprzed kilku dni. Po wizycie adwokata odwołał jednak swoje zeznania. Od tego czasu uparcie twierdził, że jest niewinny, że został wrobiony przez swojego trenera i jego kolegów. Tłumaczył, że doszło do jakiegoś nieporozumienia na tle językowym. Mimo tylu lat w Monako wciąż nie znał dobrze francuskiego i nie przydzielono mu tłumacza. Mówił, że przyznawał się do wszystkiego, bo chciał ratować Sylwię. Policjanci stale powtarzali mu, że wypuszczą ją z aresztu, że uniknie więzienia, jak się przyzna, jak się dla niej poświęci. Sylwia, którą wypuszczono już po 3 dniach, całkowicie oczyszczając ją z zarzutów,
skomentowała to wszystko krótko. W dniu tragedii ja przyjechałam do Nicei od razu. On zwlekał z powrotem, mimo że mógł użyć prywatnego samolotu. Poza tym naciskał, żebym nie jechała tego dnia z matką. Mogłam się domyślić, ale nic nie podejrzewałam. Nie miałam pojęcia, że jest oszustem, że mnie okrada, że żyje z pieniędzy moich i mojej matki, że wszystkie prezenty, które mi kupuje, właściwie kupuje sobie sama, że ma długi w Polsce, że jego firmy, i ta technologiczna, i ta w przemyśle naftowym, to fikcja, że ma żal do mojej rodziny, że nie traktuje go jak swojego, że wymyślił sobie to studiowanie w Cambridge, żeby zaimponować mojej matce. Jeśli chodzi o te tłumaczenia, to wcale nie chodziło mu o mnie, mówiła policji Sylwia z wielkim smutkiem, bo teraz straciła nie tylko matkę, ale i towarzysza życia. Doskonale wiedział, że wypuścili mnie już z aresztu, że jestem już w domu. Chodziło mu tylko o pieniądze. Nie mogłam na niego patrzeć, gdy mówił z płaczem, że zrobił to, żeby mnie chronić przed moją matką. Potem dowiedziałam się, że chciał wrobić w to mojego brata. Ponoć on też był na jego liście. 17 października 2018 roku odbył się proces, a były konsul RP w Monako został skazany na dożywocie. Stwierdzono, że jego pobudki były prymitywne i podłe. Kierowała nim czysta chciwość i chęć zdobycia wyższej pozycji w społeczeństwie. Wyroki w tej sprawie otrzymało w sumie 10 osób. Samin i Al-Hair, faktyczni wykonawcy zlecenia, tak jak Wojciech, zostali skazani na dożywocie. Pascal dostał 30 lat, inni po 15. Ani były mąż Helen, ani jej dzieci Sylwia i Gildo, ani nawet potomkowie jej nieżyjących już braci, nigdy nie udzielili w sprawie komentarza. Dziękuję za wysłuchanie sprawy do końca. Dziękuję za wszystkie komentarze i łapki w górę. Dziękuję też za każdą kolejną subskrypcję, która przybliża nas do 100 tysięcy. Dziękuję moim cudownym patronom, dzięki którym mogę dalej nagrywać. Zachęcam do dołączenia do Patronite, by oglądać filmy przedpremierowo i bez reklam. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.